imię Marta. Jestem mamą 5-letniej córki, która ma na imię Lena. Lena od 7 miesięcy, jeżeli była przeziębiona, to było to maksymalnie jeden dzień, myślę, że to tak mogę nazwać. Czy zawsze tak było? No nie zawsze, bo zazwyczaj miała ochotę na słodkie rzeczy, na słodycze. Codziennie prosiła mnie o coś słodkiego, a teraz bardzo rzadko się to zdarza. A jak z jedzeniem? Czy jest raczej niejadkiem, czy zjada warzywa i wszystkie inne To co jej rzeczy? podam? Czy mogłabyś powiedzieć, Marto, co się stało, że to się tak drastycznie zmieniło z tych słodyczy na takie normalne, warzywne, Po pełnowartościowe odrobaczeniu, jedzenie? myślę, że po 2 tygodniach już mniej prosiła o te słodycze. Ja po prostu zamieniałam jej słodycze na owoc, na jakieś suszone owoce i myślę, że też dzięki temu ona przestała mieć ochotę na te słodycze. No, te suplementy też miały na to wpływ. A jakbyś mi podpowiedziała, co suplementowałyście i dlaczego w ogóle cokolwiek suplementowałyście? Co to jest tam za historia, o Moja co tam córka od chodziło? około, jak skończyła 2 lata, zaczęła mieć problemy z astmą, z alergią. Miała alergię na kurz, na roztocza, ciągle chorowała. Bez przerwy była na sterydach. Lekarze tylko sterydy zapisywali i musiałam ją po prostu inhalować tymi sterydami. No i w końcu postanowiłam, że tak nie może być, że muszę zmienić to i po prostu zaczęłam szukać pomocy w internecie i tak właśnie poznałam Asię. Trafiłam na Asię. Marto, od jakiego wieku Lena brała sterydy? 2. roku życia, a odrobaczanie zaczęłam, jak miała skończone 4 lata, więc przez 2 lata brała te sterydy. Marto, a jak to się stało, że zdecydowałaś się na to i dlaczego właściwie tak długo czekałyście? To 2 lata, Bo to na bardzo początku jeszcze nie długo. było aż tak źle. Myślałam, że tak musi być, że ludzie żyją z astmą, że tak musi być i tak mi po prostu wszyscy wmawiali, że tak jest i tak musi być. No i ja mówię, nie, tak nie musi być i zaczęłam szukać, czytać. No i zaczęłam po prostu dowiadywać się na ten temat. Marta, od czego zaczynaliście te zmiany i powiedz, czy wprowadzanie ich było trudne? Pierwsze, jak się dowiedziałam o tym, że muszę zmienić dietę, że to pomoże, to troszeczkę się bałam. Przyjechałam do domu i zaczęłam płakać, bo mówię, jak dziecko mogę nie dać mu chleba, jak mam nie dać mu mleka. To w ogóle było dla mnie przerażające. No i trochę za szybko z tym. Chciałam z dnia na dzień to po prostu zmienić. Tak się nie da. Po prostu trzeba zamieniać produkty. No i zaczęłam od diety. Tak wyglądało to, że zaczęłam od diety. Potem zaczęłam suplementować produkty z korala, pić wodę. Marto, a czy to było tego warte? Czy warto było robić to oczyszczanie? Czy warto było podjąć ten cały wysiłek i trud? Jakbyś powiedziała jeszcze w kilku słowach, jak zmieniło się twoje życie od takiej kwestii emocjonalnej? Tak, zdecydowanie warto było. U Asi na blogu też możecie zobaczyć na stronie Zielony Detoks moją historię, którą opisałam i Asia wstawiła też na swój fanpage i tam możecie zobaczyć, przeczytać, jak to było u nas i co nam pomogło. A Marto, jak tłumaczyłaś Lenie, że trzeba przyjmować te niesmaczne, gorzkie Byłam już zioła? wcześniej, zanim zaczęłam kurację odrobaczającą, już tak 2 tygodnie wcześniej, że będziemy robić odrobaczenie. Ja z nią rozmawiam normalnie jak z dorosłą osobą i mówię jej, że będziemy robić odrobaczenie, że to nam pomoże, że nie będzie chorować, że nie będzie kaszleć, że nie będzie miała kataru, że będziemy mogli wychodzić do kina, nie będziemy musiały siedzieć w domu i chorować. I ona wiedziała już o tym, że będziemy musiały odstawić słodycze. Na początku małymi kroczkami oczywiście odstawiałam te słodycze. I ona wiedziała o tym. I ona teraz dzieciom w przedszkolu mówi, że ona robi odrobaczenie, żeby nie być chora. Więc tłumaczę jej, żeby nie mówiła tego. A ona po prostu jest tak świadoma, bo ja z nią po prostu rozmawiam. Marto, a jak było z preparatami? Mieszałaś je z czymś? Jak udawało ci się je Z przemycać? odrobiną miodu i wodą. I tak właśnie podawałam jej te preparaty. Marto, a czy mogłabyś powiedzieć, o co chodzi z tym wzmacnianiem? Po co ono w ogóle jest? Wzmacnianie jest po to, żeby po prostu wzmocnić organizm po tym odrobaczaniu i żeby po prostu organizm nabrał siły. A jak długo powinna trwać każda z tych kuracji? U nas trwały 30 dni odrobaczanie i 30 dni wzmacnianie.
tym, że my Czy wcześniej pamiętasz? już piliśmy wodę Coral Mine, po prostu już dużo wcześniej się nawadnialiśmy tą wodą. A czy pomiędzy odrobaczeniem a wzmacnianiem robiliście jakąś przerwę, czy weszliście bezpośrednio z jednej kuracji w drugą? Nie, automatycznie i nawet po tym wzmacnianiu, tak było u nas, odrobaczanie, wzmacnianie, w ten sposób po prostu. Marco, kiedy widziałaś już pierwsze efekty oczyszczenia? Po jakim czasie zaczęłaś je zauważać? Tygodnie. A sterydy kiedy udało się odstawić? Po 2 tygodniach odrobaczania? Tak. Ja to troszeczkę może nie za szybko zrobiłam, ale widziałam, że nie są po prostu potrzebne. No po prostu dziecko nie kaszlało, nie miało reakcji alergicznych i po prostu sprawdziłam, odstawiłam i zobaczyłam, jeżeli na przykład reakcja alergiczna by się powtórzyła, no to bym wróciła do tych sterydów. Ale jeżeli widziałam, że one po 2-3 dniach nie są potrzebne, po prostu automatycznie je odstawiłam. Marto, a co teraz robisz, jeżeli Lena przychodzi taka nieswoja, że widzi, że rozpoczyna się początek przeziębienia albo że zaczyna boleć gardło? Gardło jej jeszcze nie bolało, ale jeżeli pojawia się woda z nosa, bo to jest pierwszy symptom, automatycznie robię syrop z cebuli, do którego dodaję imbir, goździki, czosnek i podaję przez kilka dni taki syrop, chociaż nie jest potrzebny przez kilka dni, bo ten po prostu ta woda z nosa jest tylko jeden, góra 2 dni. Oprócz tego daję jeszcze lukrecję, która odśluzowuje i właśnie pozbywa się tego śluzu, tej wody. Witaminę C, witaminę D, omega 369 jej podaję, inhalację z soli fizjologicznej. Jeżeli to trwa dłużej niż jeden dzień, to troszeczkę olejku z oregano i tym też inhaluję. Do tego jeszcze w kominku takim na woski, takim, który się podgrzewa czy wkłada, to tam też robię wodę z olejkiem z oregano i to po prostu wdychamy przez to, że stoi w pokoju i wdychamy to po prostu w ciągu dnia czy nocą. Czy miałeś jakiekolwiek reakcje uboczne podczas oczyszczenia? Nie, głowa nie, bo myślę, że prawidłowo się nawadnialiśmy i dlatego nas nie bolała głowa. Marto, a jak z enzymami? Braliście enzymy w trakcie kuracji? Oczywiście, bierzemy. Przy wzmacnianiu też dawałam enzymy, żeby po prostu cały czas była ciągłość i żeby z wzmacniania przejść od razu na odrobaczanie. Marto, a co jecie? Bo wiem, że wiele osób, które zaczyna kurację oczyszczającą, odrobaczającą, ma wrażenie, że no nic nie ma już do jedzenia. Bazujemy na pewno na jajkach, oczywiście takich ze wsi. Tak jak mówiłaś, do supermarketu jak wchodzę, to bardzo mało rzeczy kupuję, bo kiedyś to pełne koszyki, a teraz no nie mam co kupić w tym supermarkecie. Na pewno nie kupuję żadnego nabiału, więc na śniadanie jemy owsiankę na przykład. Z mlekiem oczywiście roślinnym, jaglankę, jajecznicę, oczywiście na taką na miękko, czyli na takim minimalnym gazie, zupy przede wszystkim, dużo warzyw, placuszki z kaszy jaglanej, z mlekiem roślinnym na przykład, jeszcze koktajle oczywiście warzywno-owocowe z większością warzyw, 2 razy dziennie. Marta, jak było z przedszkolem? Czy udało Ci się tam wprowadzić jakieś zmiany żywieniowe? Jak sobie z tym poradziliście? Na szczęście mamy tak, że Lena do przedszkola nosi swoje śniadanie, ma taką opcję i szykuje jej po prostu swoje śniadanie. Obiad, w zależności co było w przedszkolu. Jeżeli były na przykład naleśniki z serem, to odbierałam ją wcześniej z przedszkola. Jeśli były pierogi z serem, to też ją odbierałam wcześniej z przedszkola. Na szczęście mam taką możliwość, no niestety nie wszyscy mają. Ale myślę, że da się dogadać z przedszkolem i powiedzieć, że na przykład dziecko nie może mleka krowiego i donieść mleko roślinne na przykład. Marta, technicznie jak to wyglądało? Ona śniadanie jadła w przedszkolu czy w domu i odstawiała się po śniadaniu? Ona je śniadanie w domu zawsze. My nie wychodzimy, on nie wychodzi z domu bez śniadania, nie ma takiej opcji. Jemy rano śniadanie i do przedszkola bierze drugie śniadanie, bo oni muszą przyjść najedzeni do przedszkola, a w chlebaku mają po prostu swoje śniadanie i zazwyczaj to był albo koktajl, albo owoce i warzywa pokrojone w kosteczkę czy tam w paseczki. I Marto, już ostatnie pytanie. Wiem, że bardzo ładnie Lena ci śpi. Jak sobie radzisz z kładzeniem jej do łóżka i jaka jest taka wskazówka sukcesu tego, żeby dziecko przyspiało Zdecydowana noc? odporność i na rozwój dziecka wiedziałam już od momentu, kiedy Lena się urodziła,
I po prostu robiłam to od samego początku. Dziecko musi wyspać się te swoje ileś tam godzin. Zawsze sprawdzałam, ile to w danym miesiącu musi być i zawsze kładłam ją w dzień. Ona do 4 roku życia spała w dzień, chociaż godzinkę musiała spać. No i w nocy teraz chodzi spać o 19, czasem o 20, a to już musi być. I po prostu śpi całą noc. I ja po prostu ją myślę, że przyzwyczaiłam do tego, że rodzice odstawiają dziecko do pokoju, a sami idą do drugiego pokoju, głośno oglądają telewizję. No i dziecko nie potrafi zrozumieć tego, że rodzice jeszcze oglądają telewizję i mogą to robić, a one musi iść spać. Więc musi być cisza, przytulas i do spania. Marto, dziękuję Ci. Widzę, że oczyszczenie odrobaczenia dało Ci bardzo, bardzo dużo szczęścia i cieszę się razem z Tobą. Dziękuję.